że mamy naprawdę bardzo poważne uczelnie i poważnie przygotowujemy właśnie młodych projektantów, nie tylko projektantów, ale i artystów. Nie mieliśmy przez wiele lat możliwości, żeby się pokazywać za granicą, więc tym bardziej jestem wzruszona i cieszę się ogromnie, że teraz jest ta okazja i na wszystkich robi takie ogromne wrażenie. I z Państwa propozycji mogłabym sobie marzyć o takiej wystawie, że połączyliśmy siły z inicjatywy tutaj łódzkiej uczelni, tutaj duży ukłon dla Państwa i reszta uczelni zgodziła się wejść w to, to myślę, że teraz otwiera nam to bardzo różne szlaki i życzę Państwu naprawdę, żeby takich inicjatyw było więcej, żeby te uczelnie naprawdę coraz częściej miały okazję się współpracować. Przez to ten nasz polski design był bardziej rozpoznawany za granicą. A to już jest poważne wydarzenie. Teraz naprawdę mieliśmy bardzo dużo dziennikarzy do dzisiaj, z bardzo poważnych miejsc, na wszystkich robi ta wystawa ogromne wrażenie. Zresztą sami Państwo widzicie. Wczoraj też musieliśmy wyganiać z tej wystawy. Także dziękuję, że powierzyliście mi ten taki bardzo poważny, zresztą Pan Mendini od początku, jak usłyszał, że mi zaproponowaliście, że wybraliście mnie. Ja to potraktowałam od początku jako naprawdę poważną misję i konsultowałam to często z nim, bo on ma jednak ogromne doświadczenie w prowadzeniu różnych poważnych projektów i to był naprawdę trudny, bardzo skomplikowany projekt, ponieważ to po raz pierwszy, no i zaznaczyliśmy w historii po prostu ten pierwszy raz i mam nadzieję, że takich okazji będzie coraz więcej. Dziękuję, że mi zaufali.